Witam, tutaj Ibiś, to jest kolejny odcinek z PWN 2. Tym razem na becie 1, nie na becie, na Minecrafcie 1.5.1. Wstaje nowy dzień. Mam takie rzeczy, jakie widać. Zapalę sobie lampę. I jedziemy dalej. Ten odcinek będzie krótszy, zresztą wiecie ile on trwa, co nie będę mówił. Ja nie wiem ile będzie trwał, wy wiecie ile będzie trwał. Wszystko jest jak najlepszym porządku. Lecimy jak najdalej w tą stronę. Trochę tutaj patrzyłem po okolicy, tutaj widziałem jakieś coś. Nie wiem, jakieś dziwne coś białe widziałem. Nieistotne, Tomek mówi, że to entity czy starszy. W ogóle Tomek ostatnio o nulu jakimś gadał tutaj, jak tu łodziłem. Nulu, mulu. Ulu, mulu. W ogóle jaki mam... Nie, no wezmę sobie peaceful. Tylko tym razem wezmę sobie peaceful. A dlaczego wezmę peaceful? No to wiecie. Mało czasu mam. Tyle wam powiem. Rok 2017 jest... dobrym rokiem jak do tej pory, chociaż dopiero przeżyłem dwa dni tego roku. No, mam 2 stycznia. To jest mój pierwszy materiał nagrany w tym roku, więc... Ho-ho! Więc jest fajnie. I skręcę sobie w prawo, bo chcę. Bo mogę. A dlaczego mam nie móc? I pierwsza sprawa jest taka. Dzisiaj jest 16 stycznia. Poniedziałek. Chciałem powiedzieć, że grudnia. Przyzwyczaiłem się już do tego grudnia, nie? No. Jest 49 odcinek PWN. Wow. I zbliżamy się do ostatniego odcinka PWN 2. Ole, fajne góry. Ja tu kiedyś będę musiał coś zrobić. O tak. Coś będę musiał tu zrobić, bo to są fajne góry, powiem szczerze. Tylko jakiś junk nie generuje. Okej, okay, teraz jest wygenerowany. Bardzo ładne miejsce swoją drogą. Bardzo mi się tu podoba. Ciekawe jak wygląda za tą górą. W ogóle tu są same drzewa dębowe. I w ogóle czemu tu jest tyle sadzonek? Co? To jest... O, w ogóle tutaj drzewo ginie, what? To jest najbliższe... najbliższa dżungla jaka jest. Od mojego spawnu. No nie powiem. Wiecie co, tak na czystym Minecrafcie to ja pierwszy raz to znalazłem. A w ogóle w życiu to drugi raz. Tyle wam powiem. To jest dla mnie takie rzadkie, że to się we łbie nie mieści. Ja to drugi raz widzę. W życiu. Ever. Szczęśliwy seed. Mamy to. To gundwa. Ale fajnie to wygląda w ogóle. No, także wróćmy do kwestii... kwestiowej. Ale fajnie to wygląda. Fajnie, podoba mi się dużo. Moss stona. Ała! A tu jest! O! Tu też jest! Ała! A. No widzisz, a ja cię nie widziałem. A. A, dobre. A ja ślepy jestem i nie widzę.
Plecy mnie bolą. Dobra, teraz kwestii tego odcinków, czasu i w ogóle tych rzeczy tego typu. W ogóle pierwszy mój most stan na tym świecie. Wcześniej żadnego most stona nie miałem, nie? To sobie też zbiorę, bo się przydać może. Te dispensiary i te takie. Gunwa. Tribwire, huki. Miejsca brakuje w ekwipmencie. Nie no, zgniłego mięsa nie będę brał, przecież to ja jestem. A to są włączone czy wyłączone? Co tu są za mechanizmy? Kurde mol. Tłoki cuda nie widy. Tylko po co te tłoki, to ja nie wiem. Tylko że jak ja mam to wziąć, kurde. Halo. Dobra, tyle patyków nie potrzebuję. Ewidentnie, kurde. I? Ewentualnie nie potrzebuję tego dyrta i ewentualnie nie potrzebuję jeszcze schodka. I tyle. Kiedyś się tu wrócę. Proszę, koordynaty. Odcinek nazwę Jungla. Jungla. Tak będzie się nazywał, Jungla. Brakuje mi patyka. O, tak brakuje mi mojego patola. Łysy włóczęga, nie? Stare czasy, dobre czasy. Tak, chciałem wam powiedzieć o tym w ogóle, jakie tutaj lagi się robią, że to od nowego terenu, który tutaj jest. Duża jungla. Pewnie zamieszkam kiedyś, chociaż wątpię. Wiecie, jak to jest z moimi przeprowadzkami i tym podobnymi. W ogóle fajne liście na wodzie, podoba mi się ten pomysł. Świata, generatora. Podobie mi się. Duża jungla, fajna w ogóle. Ładnie tu. Dobra. Ja sobie będę płynął i w tym czasie popatrzę tutaj i wam powiem. Dzisiaj jest poniedziałek i w następny poniedziałek przez cały ten tydzień nie będzie żadnych odcinków. Chociaż miało być Undertale, ale... Undertale. Ale zrezygnowałem z Undertale. Pierwsza sprawa jest taka, że wszyscy ograli już Undertale. Znaczy wszyscy. Oglądałem u trzech YouTuberów. U Elevena. U Leny Arashi. Oraz u Staszka Igraszka. Chociaż u Staszka dopiero zacząłem oglądać wczoraj. Bo nie mam co robić. Przy okazji wczoraj narysowałem Dogaena. Bardzo ładnie mi wyszło. Nie, może wam pokażę. Jak będziemy grali w Patapony. Chociaż nie jestem pewny, czy będziemy kiedykolwiek grali jeszcze Patapony, ale myślę, że tak. Nie zamierzam tej gry usuwać nigdy. Co to za bugi graficzne w ogóle są tutaj? Nie mam pojęcia. Szczerze nie mam pojęcia. Co to za miejsce jest takie jakieś? Tu nie będzie deszczu padać, to będzie Milo. Jej, tutaj pada, tu nie pada, to jest dziwne. Ale prawdziwne. No, skoro jesteśmy na pustyni, a tu nic nie mam, to mogę wam powiedzieć. Od poniedziałku do soboty, tak, do soboty, będzie Sky Factory, który nagrałem już. W ogóle to jest ostatni odcinek, jaki nagrywam z tych w styczniu. No cóż, w tym miesiącu będzie tylko PWWM i Sky Factory. W tym całym miesiącu. No cóż, nie moja, znaczy, nie moja wina, mam mało czasu. Fajnie też jest. Kurde, fajne miejsca. Tak naprawdę to z każdego miejsca zrobić można fajne miejsce. Tylko trochę trzeba popracować. Tutaj bardzo fajna plaża jest, chociaż to jest pustynia. Ale uznajmy, że to jest plaża. Bardzo tu ładnie swoją drogą. Ale muszę się skupić na tym. I od poniedziałku do soboty będą odcinki od 28 do 33. Z czego wszystkie mam nagrane i nie mówcie mi, że... O, tam jest stary teren. Popłynę tam, tylko nie mam łódki. A wy co robicie tutaj? Niewężowate. I nie mówcie mi, że ja nie nagrywam albo że coś. Zresztą
Mam 21 subskrybentów tylko. Nie, żeby to było mało, ale to jest mało. Nie, żebym nie był zadowolony. W ogóle fajne góry tu są. Jo! Przypominam mu się pierwszy mój survival. Miałem takie fajne góry, a w ogóle nic nie robiłem. Mieszkałem w piwnicy. Oj. Stare, dobre czasy. Minecraft. W ogóle Minecraft już mnie tak nie interesuje. To jest ciekawe. Tutaj bym most robił chętnie, bo pasowałby. Chętnie. Chętnie by pasował? Nie, raczej nie pasowałby chętnie. Także nie mówcie mi, że chcę, że mam nagrywać Undertale, bo no to nie ma sensu po prostu nagrywać tą grę akurat, gdy się ją widziało po prostu już. No nie ma żadnego absolutnie sensu. Ja lecę tam. Mogę nawet... Nie, no dobra, nie będę płynął. O, repeater w ogóle mnie nie jest potrzebny. Zostanie tutaj. O! Także mówię, że to nie ma żadnego sensu robić let's playa akurat z tej gry, bo ja tę grę już widziałem, no. Całą. I w ogóle gra jest świetna. Tylko jest jedno ale. Nigdy, jeśli ktoś ma ją nagrywać, nie może mieć żadnych spoilerów, bo wtedy to tak się efekt psuje. Zresztą ja jeszcze odkrywam tą grę. Jeszcze muszę ją poznać dobrze. Ja ją sam może ogram kiedyś sam. Popróbuję różnych rzeczy, poszukam sekretów. Nie wiem, możliwe, że tak zrobię. Nie jestem pewny. Poza tym mam mało rzeczy, muszę matematykę jeszcze zrobić. Trzeba się użyć, ludzie, żeby mieć dobrą pracę. I to jest czysta prawda, to trzeba robić. A łódkę zostawiam, bo... Nie chcę tych patyków. Niepotrzebne mi, kurde. Mam pasek brodatego domownika i patyk łysego w uczelni, także brodaty domownik będzie w domu. Zawsze. Ten patyk nigdzie nie podróżuje. Taki smutny patyk. Można kowadło zrobić i go nazwać, to wtedy będzie fajnie. No. I chciałbym jeszcze rzec, że tam jest światło. A wydaje mi się, że ja tu byłem. I wydaje się, że to jest moje światło od mojej pochodni. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. Ja nie jestem pewny. Ja widzę, no. To są moje pochodnie. A ja tu rzeczywiście byłem. Lul. Parę odcinków temu. Tak, pamiętam to miejsce. Jeszcze zostawiłem drzwi. Tu też mogę zamieszkać kiedyś, bo ładnie tu jest moim zdaniem. Fajne miejsce. Podobie mi się. Jeszcze w tamtą stronę w ogóle nie szedłem, ale nie będę szedł. Na razie. Ho, ho, ho. I tak naprawdę. Luty. Od początku lutego do 8 będzie Isaac. I skończymy ten marny... Nie. To będzie już sezon drugi wtedy. Rozpocznie się, chociaż ten sezon drugi to jest niewypał absolutnie moim zdaniem, bo co chwilę mi się zapis usuwa. Tyle wam powiem. Ostatnio znowu, teraz znowu zacznę nagrywać od początku. Znaczy nie od początku, po prostu znowu zacznę ten save od nowa robić, bo znowu mi się usunął zapis. Znaczy ja go usunąłem, ale nieumyślnie. W ogóle to są gravelowe tereny. O, w ogóle gravel zmienił teksturę. Tak, by the way. Tak, kup tą drogę, nie? Kup tą drogę. W ogóle ja się wracam teraz. Nie? Tak, i to są na razie tyle planów. Ja więcej nie mam. Czyli będzie PWWM, Sky Factory i Isaac, czyli wszystkie główne serie. Dwa Minecrafty i Isaac. I w ogóle istnieje jakaś inna seria? Czekaj, patapony skończyłem. Nie ma żadnych innych serii chyba. To ciekawe. Trzeba będzie jakoś zrobić. A, jeszcze odnośnie Sam na świecie. Może niektórzy nie wiedzą, ale jest taka seria na moim kanale, która się nazywa Sam na świecie.
I nie mam czasu nagrywać na tą serię. Nic. A nie mam niczego przygotowane. Ja tą serię nagrywam bardzo na bieżąco. Jak mam jakiś odcinek gotowy, to go wstawiam. Przeciwnie się do budowania. Akurat buduję na tą serię cały czas. Jeszcze nie zbudowałem nawet rzeczy na następny ten sezon. Także w sumie dlatego też nie mogłem nagrywać tego. Bo to jest największy problem tej serii. Building. Really good. Really fine. That was awesome. That was really awesome. Really fajne. Podoba mi się, chociaż ten piasek dziwnie wygląda. Ale poza tym to jest really awesome. Oj, ja biłem się nowy to z Pabrą. Ale really awesome. Really awesome. Dobra, z drugi. No ja akurat na ten biłem się nowy nie będę patrzył, bo... Bo nie. Really awesome. That hill. That mountain was really awesome. Okej, nie będę w ogóle nic mówił już takiego. I sezon trzeci PWM. Jeszcze odnośnie tego. W ogóle ten odcinek jest bardzo informacyjny. Fajnie wygląda góra, fajnie. Może kiedyś zamieszkam. Byłoby można zrobić chałupę podwieszoną. Kiedyś już robiłem coś podobnego, ale ta chałupa była mała i w ogóle nieważna. I to było na takim gunwie, że szok. W ogóle to jest blisko wody i to fajnie wygląda. No, można by... O, jeszcze petardy puszczają, bo jest 2 stycznia. No. Tak. I poza tym jest 16, więc muszę się spieszyć. W ogóle ciekawe, ile już nagrywam. Pewnie z parę minut nagrywam. I w ogóle pierwszy jest taki odcinek, gdzie wiem, co mówić i co w ogóle mam mówić. Nudny ten eksplor, powiem szczerze. Dobrze, że już wracam do domu. No, dobrze, że wracam już. Tak powoli. O, druga dżungla w ogóle. Fajnie. A, na PWWM-ie znalazłem pion grzybowy. W ogóle co to za czang jest? To jest czang zgliczowany, kurde. Zgliczowany czang, kurde. Czyli co to tam jest? Nie wiem, ja się nie znam. Idę tędy. Będzie szybciej. Rzeka. Plains. Wydawało mi się, że tam jest też dżungla. Ale nie. Ale nie ma dżungli. Król Dremler. Król Dremler, król Dremler. W ogóle co tu jest za miejsce takie dziwne? Serio, dziwne miejsce. Nie podoba mi się tutaj. Naprawdę mi się przestraszyłem kiedyś jak grałem na Dimensional Doors modzie i umarłem w tym wymiarze kieszonkowym. To się wtedy przestraszyłem. Jak jeszcze byłem w gimnazjum. Jak byłem w gimnazjum jeszcze. O tak, to się przestraszyłem. O tak. Nie będę ukrywał swojego wieku. Bo po co? Lód. Właśnie, będę musiał lód wykopać. Ale nie ten, tylko zapakowany, bo zapakowany się nie topi. A mi właśnie jest potrzebny zapakowany lód. I idziemy w tamtym kierunku. I myślę, że już pójdziemy tam w następnym odcinku. Bo powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Nie mam pojęcia, co będzie dalej. Czyli w marcu, luty, marzec. No tak, marzec. Mam problemy z miesiącami. Uj. Sorry. I nie wiem, co będzie potem. Zależy, ile będę miał czasu, jak to wszystko pójdzie. Nie wiem, może ten rok będzie naprawdę małą ilością nagrywania, ale z 2016, jeśli chodzi o YouTube, to jestem zadowolony, bo dużo dość zrobiłem, bardzo. Sam na świecie do przodu popchnąłem. Mnóstwo rzeczy. PWM 3, takie... Nie, 2. Zresztą mnóstwo rzeczy zrobiłem. W ogóle to jest dziwna jaskinia.
Nigdy mi się nie podobała. Ten typ. Ja zgin. Blblbl. Tam są moje pochodnie, czy tam jest lawa? Jakie to jest dziwne miejsce. No jest dziwne. Co to za słup jest w ogóle, bo ja nie wiem. A to jest lawa. Myślałem, że tu są moje pochodnie. Ale fajne partikle. Podobają mi się. Presy mnie bolą. Może to dlatego, że mam nogę dziwnie. O, już lepiej. Dobra, a w ogóle plan lekcji mi się zmienił. Jak każdemu zresztą po nowym roku, więc trochę jest inaczej. Dzisiaj miałem wyjątkowo więcej lekcji. I tym podobne. Poza tym jestem bardzo mądrym człowiekiem, który dużo myśli o śmierci i tym podobnych rzeczy. Ogólnie jestem pesymistą z reguły. I ogólnie średnio lubię towarzystwo. Jestem bardzo samotnym człowiekiem. Z własnej woli, bo ogólnie nie mam problemów z komunikacją między ludźmi. Znaczy czasami, to zależy. Ludzie myślą, że mam, a ja nie mam i to tak. Co to za dziwne tereny są? I to dosłownie te tereny są... dziwne. That was weird. Very weird. That was very, 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 very weird. O, deszczyk przestał padać. Mogłem pójść spać tak naprawdę. Chociaż... gdzie jest słońce? Mogłem pójść spać. Serio, była noc? Myślałem, że dzień. A, bo... nie miałem Moody. To czemu? To czemu niby... that was... bardziej weird. Better. Nie wiem. Better. Most. Most? Nie wiem. Nie znam się na angielskim. Kurdlender. Żelazo. Szczerze, jakoś nie chcę, w ogóle mam więcej miejsca. Szczerze, jakoś nie chcę go wykopywać. Ty nie! I to na moim starym terenie. Fajnie. Tu jest fajna kotlina z jednym drzewem. Spado. Samo spado, ibiś. Ta, przez dzieci jestem nazywany ibiś, także... nie wiem, dzieci jakoś lubią tą nazwę. Ibiś. Tak się przyjęło. Potem dzieci wyrastają z tego i mówią do mnie normalnie, Kuba. Fy. Ale tak się już przyjęło, że jestem Ibiś i po prostu jestem Ibiś teraz. Kurde. I tak będę Ibiś już do śmierci zasranej. Poza tym... mam takie dosyć łatwe pytanie. Co myślicie? W ogóle to wygląda jak cave game, tak na moje oko. Co myślicie, że jest po śmierci? Tak z własnych obserwacji, z własnego tego. Nie, że religia, że takie tam, że was uczono tak, tylko z własnych obserwacji. Z własnych obserwacji nie da się myśleć, ale co wy myślicie, tak subiektywnie. Obiektywnie to wiecie pewnie. Obiektywnie to jest raj i w ogóle, albo co innego. Chrześcijaństwo wierzycie, to jest raj, tamto w islam wierzycie, to jest jakaś nirwanna, czy co tam. Ja się nie znam na religiach, nie będę się wypowiadał na ten temat. Znaczy będę się wypowiadał, ale ja się nie znam. To mówię, że się nie znam, ale wypowiadać się będę. Jest kilka prostych spraw, które macie zachować na tym kanale. Pierwsza sprawa jest taka. Gówno mnie obchodzi, co widzicie? Gówno mnie to obchodzi, jak się do siebie zwracacie. Wy, widzowie. W ogóle ja nie wiem, w którą stronę ja idę, powinienem tam iść. Gówno mnie to interesuje. Ale proszę was, tylko z grzeczności. Jesteśmy społecznością. YouTube ogólnie jest jedną z najgorszych społeczności, jaka istnieje. W ogóle tu są drzewa. Fajnie. Szczerze zgubiłem się. Tam użyję minutora i się odnajdę.
To pójdę w tamtą stronę i w tamtą stronę? Tak. Tam powinien być spawn. Nie jestem pewny, ale i tak zrobię tak. Dobra, więc YouTube jest jedną z gorszych społeczności i naprawdę z tego co ja usłyszałem, to... O! To nie było trudne, w ogóle to jest dżungla najbliższa. Bardzo blisko mam dżunglę, bardzo fajnie. Dobrze, że nie szedłem w tą stronę nigdy. W ogóle ładny las. Jak zwykle mam pustynię przy domu. O, ładny las, bo ma takie fajne czubki żółte i taki zielony ten. No, bardzo fajny las, mi się podoba. Tak, więc YouTube jest uważany za jedną z gorszych społeczności. I to jest wyłącznie wasza wina. Tych, co komentują. Już lepiej, żebyście nie komentowali, niż że komentujecie, że to jest gówno. Albo nie, inaczej wam powiem. To nie jest do wszystkich oczywiście, to jest tylko dla tych, co piszą w ten sposób. Skoro już piszecie, że coś jest gówno, albo że coś się wam nie podoba, to napiszcie, co wam się nie podoba, co poprawić i tak dalej. Wiedzcie, że każdy twórca czyta wiele, wiele, wiele komentarzy. To nie jest tak, że... O, wyrosło, fajnie. To jest kolejne drzewo idealnie wyrośnięte. Ja na PWW pierwszym też miałem takie drzewo. Jaka magia, kurde. Brakuje mi tego, że nie mogę otwierać tam, tą drugą ręką. I naprawdę wiecie, że ludzie czytają te komentarze. Ja osobiście czytam różnych innych ludzi komentarze Purposa i tak dalej, i tak dalej. No i niektóre komentarze są takie durne, że to szkoda czytać po prostu. Ale i tak czytam, bo lubię. Bo własnych nie mam. Gdzie w ogóle dirt był? Kurde. Także naprawdę, jak chcecie coś napisać, to pomyślcie nad tym. Dobra, pomyślcie nad tym, jak chcecie coś napisać, bo to nie jest takie fiubiciu, że tak powiem. Chociaż to nie miało sensu. Chodzi o to, że po prostu jak chcecie. Jak macie wybrać, że jesteście niemili lub mili, to wybierzcie tą miłą stronę. Nie jesteście anonimowi w internecie. I to mówię serio. Każdy sobie powie, ale to przecież jest niemożliwe, żebyś wiedział, kim jestem albo coś takiego. Wszystko jest możliwe dla tego, kto umie dużo załatwić. Ja was nie straszę, tylko mówię, że jak piszecie głupoty, to potem te głupoty mogą być obrócone przeciwko wam. Ja mam taką zasadę, że nigdy nie wrzucam do internetu rzeczy poufnych. Nigdy nie wrzucam głupich zdjęć do internetu. W ogóle Facebooka nie mam. Że mam, ale nie powiem wam, bo nie. I poza tym chyba sam usunę Facebooka, bo mi niepotrzebny. Bo po co? No i wiedzcie, że może to być wykorzystane kiedyś przeciwko wam. Zwykli ludzie, robiący zwykli rzeczy, które chcą zrobić coś uczciwie, mogą być karani za to, że nic nie zrobili w ogóle. A ci ludzie, którzy coś zrobili, to nie ja. Ukażcie tego, co nic zrobił. Cześć, świnia w ogóle. Ej, high five. High five, Ruben. Ruben. Ta w ogóle scena, gdzie Ruben się rozwala na stejka, to mnie rozwala do teraz. Nie wiem, ja się po prostu... O, moje plecy, ała. Dobra. Więc to jest ostatni komentarz. To jest jedyny w sumie film chyba, gdzie w ogóle taki mam komentarz. Ja sobie to wszystko poukładam poza odcinkiem. Następna wersja niech będzie 1.6. Tak, niech będzie 1.6. I mamy zwiększony ten kratkowość. To nie jest najwyższa kratka. Znaczy to już dawno pewnie było, ale ja teraz dopiero to widzę. Bo nie jestem ciemny. To pewnie 250. Co? Czekaj, wróć. Nie wiem, wydawało mi się, że jest 228 napisane. Ale ja jestem ślepy chyba. I ja mam Moody, czy... Moody mam. To czemu tu jest? Nie wiem, tu wcześniej było ciemno.
Dobra, nieistotne. Wiecie, co teraz nastąpi, nie? Pożegnanie. To nie jest pożegnanie na zawsze. Następne odcinki będą z przeszłości. Z mojej przeszłości, z waszej przeszłości. Gadam jak doktor. Gadam jak River. Song. Obejrzycie Doctor Who, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Mam podkładkę do myszki z Doctor Who. Dostałem na święta. Kubek też mam. Chciałbym mieć śrubokręt. Nie wiem, głupie rzeczy, ale... Ale cieszą prostych ludzi. Taką wam prawie prawdę. Głupie cieszy... Głupiego cieszy byle co. Nie. Każdego człowieka cieszy byle co. Nawet jak to byle co jest kompletnie niepotrzebne. I to jest czysta prawda. W ogóle ta chałupa fajnie wygląda. Mi się podoba bardzo. Tak teraz dopiero widzę, że wygląda bardzo przyjaźnie. Taka... Ładna jest. Nie żeby coś, ale mi się podoba. W ogóle w środku jest taka modern. A na zewnątrz jest taka staro... Dawno, nie wiem. Ciągle mi się wydaje, że tutaj jest wyjście. Ale dobra, to chyba będzie na tyle, nie? Nic więcej raczej nie wymyślę. Bo już zadam... Zaczynam gadać pierdoły. A to już jest zły znak. Poza tym muszę matmę zrobić. Nienawidzę matmę robić. Zresztą kto lubi matmę robić? Znaczy ja lubię matmę, tylko w tym akurat roku jakoś tak... Nie za bardzo. Oła. Oła. Dobra. Co ja mogę powiedzieć, tak prawdę mówiąc, to nie wiem. Co mogę jeszcze dodać? Dobrego roku miejcie, naprawdę. Bo mój poprzedni rok był taki dosyć średni. Ten nie jest zły, tak naprawdę, jest dobry. Przyznam, że ten rok się zapowiada dobrze. Tamten rok był dużo, dużo różnych rzeczy było, naprawdę dużo rzeczy było w nim. Dla mnie. I już serio. O, miałem uciąć obsydian. Shit. W ogóle miałem wrócić portalem. Shit. Dobra, już trudno. Miałem polecieć nie wiadomo jak daleko i wrócić portalem. Ale ja się zapomniałem w ogóle koty wyłącz. Ibiś. Ja tu szukam redstone'a, a redstone tu jest. Niech to też będzie tu. I to. O. I flint and steel też. I to też. I łóżko. A łóżko mam już tu. Dobra, więc to będzie na tyle na ten odcinek. W ogóle muszę jeszcze dzisiejszy odcinek wrzucić. Czyli 38. A dziś jest... No to 10 do przodu. Że tak powiem. Dobra, i w ogóle muszę jeszcze porenderować te odcinki i tak dalej, i tak dalej. Także no cóż, to jest ostatni odcinek w tym miesiącu, w ogóle w następnym też może. Nie mam pojęcia, kiedy miałem czas na nagrywanie. Nie mam pojęcia, kiedy będzie następny odcinek sam na świecie. Ale na razie cieszcie się tym, co macie. Nikt nie zna dnia ani godziny. Naprawdę zaczynam pierdoły gadać. No. Trzymajcie się. Albo powiem mój filmowy tekst. Dzięki za oglądanie. Zamknę drzwi. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie. I miss Adam. Cześć. Specjalnie nie wyłączyłem. Już możecie pójść, chyba że dla tych, co nie mają co robić. Chyba że dla tych, co nie mają co robić, to możecie zostać. I posłuchać mojego przepięknego głosu, który nic nie ma do powiedzenia. Ja mam syf tutaj. Zadzwonię do mamy, by zapytać, czy...
Kiedy wróci.